I witam wszystkich gościów, zagrajmy w RAF, Realms of Ancient War i w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie 20 lokację, czyli wieża zachodniego, zachodzącego słońca, w której jest król północ-południa, czyli kraju ludzi. Z tego co skumałem, są po prostu po 3 lokacje, tak? Że są 3 lokacje dla elfów, 3 lokacje dla ludzi, 3 lokacje dla krasnoludów, żeby każdemu królowi powiedzieć, co się kurwa odpierdala. No potem będzie finała walka z bossem, nie? Ale dobra. Co mamy w opisie? Nareszcie docierasz do miasta Lisaya, w którym stoi jedna z najwyższych wież południowego królestwa, wieża zachodzącego słońca. Jak głosi plotka, mieszka w niej król południa, strzeżony przez gwardię złożoną ze swych najlepszych ludzi. No tak. Dzisiaj mam ani herbatki, dzisiaj nie mam ani herbatki, ani kawy, ale za to mam miód pitny. Zajebisty trunek. Tak, 12 volt może być. Słodki, więc ciężki na żołądek. Można się ututkać. Dobra, jesteśmy tutaj. Kompas wskazuje nam tamtą stronę. Mamy pełen ekwipunek. Znowu mam pełen ekwipunek, ale z tego co widzę, zaraz wbijemy sobie kolejny poziom. Gówno, gówno. To niby nie jest gówno, ale nam spada. Ale nie chcę tego. By fajne. Ja jednak stawiam na obrażenia. No dobra, no to lecimy do przodu. Hello. Najgorsze są ci kuśnicy. W ogóle tutaj w sumie też mam taką po prostu postać, tak? Że jest mało odporna na dobrze, że chociaż może ten jaki potężny atakujemy to nieźle. Ale cóż, mam taką postać, że więc bardzo podatna na ataki ręczne, wręcz. Aha. Gincie. Dobra. Mamy jakiś poziom w ogóle, w co byśmy sobie to robili, a to później w sumie, jak dostaniemy poziom, to dopiero będziemy się zastanawiać. O, super, mogę coś posprzedawać, na przykład to. Ty też posprzedajesz wszystko, jak leci. Dobra, to są jakieś zwoje, czaszeczki. Tego mam od groma widzeusa, wszystkie moce z broni. O, wyzeruję. A, to kupimy na pewno, bo to się nam przyda. W sumie też kupię, co mi szkodzi. Prawdaż? Prawdaż. Trochę mam takich dupereli, więc w sumie zbieram je. Coś dla mnie? No niby coś dla mnie. Ale jednak słabe. To jest mocne, ale na razie tego nie będę w to pakował moich umiejętności tego typu, że po prostu szkoda. Jak mam to na 25 poziom, więc sobie to po prostu wezmę i sobie wtedy zaklę. No tutaj widzę. Widzę, jest misiaczek. No, umarłeś sobie. Dobra, umarłeś sobie w końcu. Czy coś ciekawego? Nothing else matter. No szkoda. Wtedy mogłem kupić od tej babki. Miałem tyle rzeczy. Spodnie lodowego smoka. Za badass. Ten atakuje ze sztycha. O, zawsze coś tu można. Zawsze można trochę pounikać.
Dużo ich się tu respi? No i tak dużo. Ale niech będzie coś tu fajnego. Nic, nic. Kompletnie nic. Jeszcze wyjdzie tak, że będę musiał znowu wrócić do tego mojego gościa. Boże święty, ile ich się tutaj... Ile to... Ile właśnie tej mordeczki respi? Jesteście kuźwa nieśmiertelni. A teraz sobie idzie do waki na spokojnie. Tak wygląda jak do waki, prawda? O, to widzę, jest kolejne coś do ekspansji. I niby pokazuje tu, ale jednak... Jednak pójdę w drugą stronę, stwierdzę jednak, że może gdzieś sobie tutaj poekspimy, przy okazji sobie sprzedamy, to pesos zawsze musi się zgadzać. Powiem wam tak. Bardzo gruba książka. I elo. Tutaj jeszcze są nieczystości. Jeśli mogę tak nazwać wrogów. Warcie. Tak jak tutaj walę. Choć powinienem troszeczkę tam bliżej podejść. No tak. Siły zła muszą być cały czas na baczności. Inaczej to by nie daliby mi spokoju, nie? Okej, tu następny. Aha, to jest ten gościu, zanim tutaj dojdzie, zanim ten... To zobaczcie, on tutaj ginie. Ginie świeżak. Nie wiem, czemu świeżaki tak szybko giną, ale niech im będzie. O, tutaj jednak, jak użyję tych piorunów, to są mocni, nie powiem, że nie. Aha. Te moje dudki to są jednak takie słabiaki małe. Spodnie nocnego smoka, tutaj pierdowy, nie pierdowy, różne. O, tak, są jeszcze zębiaczki przecież. Nie są w sumie zębiaczki. Ale to są po prostu jakieś... źli ludzie, złe potworki, napiję się tutaj jeszcze. Siadam w sumie do tej sesji nagraniowej. Upsik, coś mi tu musimy teraz wziąć. Może te dar handlowania, sprzedawanie po wyższej cenie. Dużo wrogowie zwykle. Chyba sobie to weźmiemy, co? To będzie dość spoko. Bo te wezwania sojuszników to jest dupne. Nic nie ma ciekawego. Tak, to chociaż może trochę więcej złota będzie, czy cokolwiek, nie wiem, co może być fajne. O, tutaj niech tutaj te zombiaczki się troszeczkę tutaj... Troszeczkę zombiaczki, bo to wygląda na Devolta Resistant Evil 2 remasterowaną. Super wygląda ta gra, naprawdę. Jestem zajebiście zaskoczony tym. I w sumie tam są same zombiaczki. Czekam, czy fajnie bym chciał, byśmy zagrali się konsolę, bym w ogóle inaczej zaczął tutaj ten content na tym całym kanale, no, ale to już się nie da. Już się, jak już się raz nie wybije, to już moim zdaniem już się nie wybije więcej razy. No,
ale bym nagrywał nowe gry, więc jeżeli bym miał kasę i serio nową grę przedpremierowo, no to bym mógł serio to nagrywać. I byłoby fajnie, ale to pewnie jeszcze w przyszłości, czy zobaczę. Czy nie w przyszłości, to mogę zrobić już nawet teraz. Ale mam inny pomysł. Ponieważ chciałbym... Chciałbym zrobić sobie prawko na motor. Sam jak zrobię prawko na motor, to możemy sobie kupić kamerę GoPro. Jeździł motorem, zbierał geocache'em. To co lubię najbardziej. O, szkoda, że tego coś nie robię. Dobra, w sumie zabrałem dużo itemów. Muszę je sprzedawać, inaczej nie dam rady. Namaga, namaga. Wszystko namaga. Koniec końców musimy tak to sprzedać. Więc no. Aha. Serio? Musieliście się teraz tutaj ten... jeszcze pokazać za to, że checkpointa zrobiłem? Oho, ho, 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 patrz jak was zniszczę. Bez gumy. W sumie te meteoryty są jeszcze lepsze niż... niż pioruny, ale pioruny szybciej się respawnią niż ten. Niż te meteoryty. Dobra. Ile mam gelda? W chuj mam tego gelda. Pamiętacie jak zaczynaliśmy na początku? Nie mieliśmy prawie w ogóle tego gelda. No cóż, taka gra. Gra fajna, ciekawa jest naprawdę. Trochę monotonna. Ale mam nadzieję... O nie... Zombiaczki. Siły zła. Dobrze, że mogę sobie tak dosyć dookoła i są na to wyrąbane na nich. No i co? To mi coś dało? Nic mi to nie dało, tak naprawdę. Nie, w sumie chyba dało mi całe wynagrodzenie. Ale czy to ma jakiś większy sens? Nie mam dzielnego pojęcia. Czy mam taką głośną myszkę? W sumie, że dlatego, że mam ją za... Za ile? 19,90? Bo kupowałem jak najtańszą, ponieważ poprzednio mieszko zalałem kawą. Właśnie nie na nagraniu, ale jak sobie oglądałem jakiś serial. Albo grałem w grę? Coś tego typu. Chyba cały ekwipunek, ale okej. To jest dobre, coś dobre, nic. Samo takie sobie. O, super. Ale to są coś tam... Gigant olbrzym! Fuck this shit! Boże, ja chcę to. Tylko ten gigant olbrzym jest tak szybko zapierdala. Dobra, zabiłem cię, haha. Jakiś pierścień dostałem fajny. Właśnie chujowy. Niestety. Niestety. No, muszę teraz więcej potek kupować. Ponieważ mi brakuje, albo tak mi się wydaje, że brakuje. Smoczy na pierśnik. W sumie tutaj całkowicie sprawa expa jest dość dziwna, to dziwnie się rozdaje, bo tak naprawdę zabijając tych wszystkich tutaj, my dużo nie dostajemy expa tak naprawdę. My dostajemy expa za poszczególne chyba
osiągnięcia, jeżeli przejdzie się daną lokację gdzieś w którąś stronę. Dodamy jakieś checkpointy, coś w tym stylu. O, tak, bo już zabijemy te potworki, no zobaczmy, ile mamy tutaj. Nie, na nie jest pokazane, ale jest mniej więcej w tym miejscu. Pokonajmy tych dziadków. Tych zębiaczków. I zobaczmy, czy coś się zwiększyło expa. Minimalnie. Ale zobaczycie, pójdziemy gdzieś całkowicie w inną stronę, przejdziemy do nowej lokacji. Ten exp całkowicie się zmieni. W sumie dobrze, no. Exp idzie całkiem szybko, tak? Nie wiem. Gdzie tu też możemy coś prawdopodobnie możemy przejść. No, tutaj to tak pozabijamy po prostu. Mam taki sposób. Zrobimy jeszcze checkpointa, żeby naprawdę już... O, idzie. No, to teraz za to, że zrobimy checkpointa, to już powinienem dostać masę słodziaczków. I tak się mało zrespiło. O dziwo. No dobra, mamy iść tam, więc w sumie idziemy tam. Jakieś pierścienie, coś tutaj, ten, tego. Nic, wszystko takie niedobre. O tak, sala tronowa, te sprawy. Tylko czemu jest tutaj tak dużo tych... Fajnie, tylko jest tutaj ten, potem trochę tego. Aha. W sumie daliśmy radę, nie było tak źle. Weźmy sobie to. Tak, już się nauczyłem, że jednak wyskakują te misiaczki. No jeszcze wziąłem tutaj ze skrzyni, to też powinien tutaj wyskoczyć. Dziwnym trafem. Ale no nic. Coś ciekawego wyskoczyło, niby smyczy hełm. To jednak szukam dość takich dobrych tych itemców. O Jezus. Znaczy w taki perfidny sposób się tutaj... Trochę tak po chamsku to robię, że w perfidny sposób za plecami się tutaj respią, jakby nie mogli poczekać na spokojnie. Każdy ma swoją kolej, nie? Koncentracja kataklizmu? To jest chyba to. 836 597 5055, ale to ma siłę 3, 836. Więcej siły czy więcej zręczności? Chyba wezmę sobie tę koncentrację kataklizmu. Mam więcej bonusów. Różnych odporności. Damage i tak dobry dajemy damage, więc... Nie powinno być źle. Mhm. Tam co ty spałeś? Czemu musimy wchodzić na wszystkie piętra tej wieży? No dobra, niech tak będzie. Skoro ma na wszystkie piętro tej wieży wchodzić. Nic z tego hełmu ciekawego nie wyskoczyło. Oni się trochę porespią. Tutaj zwojki, tutaj relikty czerwone jakieś fajne. Coś fajnego? Nic nawet. No nic.
To mogę zniszczyć. Niech będzie. Ciekawe ile... Ile jest pięter. Nie dam się. Zabiję się, ale nie dam. Zesram się, ale nie dam się, tak? Dokładnie tak. A w sumie. Ja w sumie i tak będę musiał tutaj. Co mi tam szkodzi? Zbrykać kilku. Dosłownie to już. Dosłownie to już to zrobiłem. Pewnie jest tutaj szelma. Nie damy. Mieliby to gdzieś zrobić. Jakiegoś typiarza, który. Który by właśnie tutaj. O, to się to otworzy, żeby. Jak mnie wszyscy atakują, to żeby mnie wszyscy atakowali. Dobra, nic ciekawego. Hoho, i co? Zdziwiliście się, co? Tu jesteś. Ten gościu się cyka cały czas. Ktoś tu jeszcze? Pytam się. A, tu jest misiaczek. Ginałeś. Mogę z tobą rozmawiać. Błagam cię, mój król, musi mnie wysłuchać. Dość tego, nie będę słuchać kogoś, kto zdradził swoich braci. Zaraz położę kres twemu szaleństwu. Kamiennik gwardziści do boju. No bo Jezus. O fuck. Ale mnie zniszczyli. W górą sukę można by rzec. Najpierw zacznę z tymi. Teraz mogę w sumie nalajcie i tutaj kończyć. Musimy wysłuchać przynajmniej król elfów. Naprawdę myślisz, że dam się otumanić twoją opowieścią? Już nie żyjesz. Dobra. Widzę, że tutaj kolejni misiaczkowie. Tak, tak, tak. Dobra, ożywiony golemy tutaj niby spokój by był. Byłby spokój, więc w sumie... Nawet nie zdążą podejść do mnie, a już są... Już po was, już po was. W sumie tak, co mogę wyjebać, to mogę zniszczyć. To też mogę. Chciałbym sobie zrobić trochę miejsca na luźno. Właśnie, te smocze relikty. O, widzicie, i ten już ma więcej, ma 415 nawalał. 416. No, lepsze to byłby ten. 415 czy 416 do siły. Na razie wezmę... tego. To się po prostu opłaca. Fucken! Czego? Co to za kolejny smoczy relikt? O, ten jest jeszcze lepszy wyposaż. Dobra, dobra, dobra. Poczekajcie, to muszę wywalić, zniszczyć. To jest wcale niepotrzebne. Ten jest chujowy. Ten.
Obsydianowy zniszcz. Złoty hełm. Dobra, to nie da mnie, więc to zniszcz. 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 Nie wiem, kiedy spotkam jakiegoś gościa. Dobra, coś tu mogę zmienić. Nic na razie nie mogę zmienić. Nic nie mogę z nim porozmawiać. Spójrz, to pieczęć króla elfu dał mi ją po wysłuchaniu mojej opowieści. To on mnie tutaj przysłał. Rozpoznaję, dobrze, wysłucham cię, więc wtedy zdecyduję. Opowiadamy. Jestem dziwnie przeprosiny, trudno wierzyć w tę historię, ale odpowiada ona na wiele pytań. Król elfu słusznie uczynił, że cię do mnie przysłał. Musi teraz odszukać władcę krasnoludu i opowiedzieć mu to samo. Tymczasem ja się zastanowię nad tymi rewelacjami. Proszę, weź moją pieczęć. Król krasnoludu trudno będzie przekonać, ale widok obu pieczęci powinien wystarczyć. Odejdź już. Jak każesz, mój królu. No tam rozwaliliśmy pół zamku. I... Dobrze, pustynia Sotch. To będzie koniec odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.